huraganowe wiatry, trąby powietrzne, powodzie, afrykańskie upały, uciążliwe susze, apokaliptyczne burze. To nie scenariusz filmu katastroficznego, tylko ekstremalne zdarzenia pogodowe, które coraz częściej występują w Polsce. Ocieplenie klimatu postępuje i takich zjawisk będzie coraz więcej. Nie znaczy to, że w naszym kraju wcześniej nie dochodziło do zaskakujących anomalii związanych z pogodą. Ile może ważyć bryła gradowa? Okazuje się, że 2 kg. Taką gradzinę wielkości arbuza znaleziono na terenie Lubelszczyzny w Bereźnicy podczas rekordowej huraganowej burzy w 1931 roku. Trąba powietrzna w tych okolicach wyrwała z korzeniami kilkaset dębów, a pioruny zabiły kilkanaście krów. Seria tornad w sierpniu 2008 roku spowodowała jak dotąd największe szkody. W województwach opolskim, śląskim i łódzkim trąby powietrzne wirowały z prędkością ponad 300 km na godzinę. Największy mróz w Polsce panował 11 lutego 1929 roku w Żywcu. Temperatura spadła do minus 40,6 stopnia Celsjusza. Mieszkańcy Pruszkowa w województwie opolskim musieli znieść temperaturę aż 40 stopni Celsjusza. Było to 29 lipca 1921 roku.